tutaj Smok z Ma z takim małym filmie, którym chciałam podziękować Wam bardzo za cały, ale to cały rok ze mną. Dzisiaj mamy 26 marzec, z tego dnia wrzuciłem pierwszy odcinek Sitmana Absolution, który właśnie teraz tu się odtwarza u mnie na monitorze, specjalnie go włączyłem. I dziękuję Wam bardzo jeszcze na początek zawsze dnia jakiś suchar, czyli macie coś w domu z Apple? Tak, mam sok jabłkowy. Ale jaja, co? Takie suchary trochę, wiecie, ten... No ale suchar to suchar. Zawsze musi być. Chcę Wam bardzo, ale to bardzo podziękować. Tu jakiś specjal będzie, jakiś tam... gibasy, nie wiem co, coś się wymyśli jeszcze do zmontowania. I tak to się zaczęła moja historia, kurde, na pierwszym odcinku z... Hitmana Absolution, który w ogóle wrzucał mi się 3 dni na YouTube'a i montował z jeden dzień. Głos miałem jak... jak jakieś dziecko, taki... Hej, cześć, witajcie, myślę, że seria będzie fajna. Jak będą jakieś kadstenki, to nie będę się odzywał. Znaczy nie umiem tego głosu tak dobrze zrobić, jak wtedy był. No, ale trochę się na pewno mi trochę zmienił przez ten czas, kiedy już nagrywam. Na początku ludzie mnie hejtowali, że jesteś za mały, za masz głos jak debil, won z YouTube'a i takie inne. Lecz nie posłuchałem się i nadal nagrywam. Już rok mija, jest nas 367. Może w tym roku będzie nas więcej, może na 1000 dobijemy. Jeszcze bym chciał w tym miesiącu... do końca tego miesiąca nawet by było fiaskiem, gdybyśmy dobili 4400 widzów. Wtedy by było fajnie, na przykład konkurs. O Jezu, jakie lagi tu były. Od razu konkurs bym jakiś zrobił dla Was, bo już wiem, na co konkurs chcę Wam zrobić. I jak coś, to nie będzie takie, że fajny moment trzeba zrobić, tylko coś innego będzie. Coś fajnego. Przez ten cały czas wrzuciłem około 300 czy 200, czekajcie, zaraz Wam powiem, ile filmów wrzuciłem. Wrzuciłem 244 filmy przez ten cały rok. No trochę tych filmów jest, gdzie rok ma około 364 chyba 4 dni. No to ja wrzucałem czasem przecież ile razy był taki jakby maraton The Walking Dead, że 5 filmów na dzień. Choć oglądaliście, widziałem. No, ale fajnie było, ten rok fajnie mi minął. Były wzloty i upadki, kiedy były hejty, kiedy było dobrze. Niektóre filmy były dobrze, Max super, niektóre były te grubasie, wypiery i takie inne. Choć się nie przejmuję tym. Nigdy się nie będę przejmował. I ktoś powiedział do mnie: czemu się tak drapiesz? Wody zabrakło? Nie, tobie zabrakło pewnie. A ja się drapię, bo mam tremę. Zawsze na lekcjach siedzę i się drapię. To u mnie normalność. Właśnie ktoś napisał jeszcze kiedyś: no czy ja muszę się drapać? Nie wiem. Cały czas mnie coś swędzi. To mnie ręka swędzi, to tamto. To sram to. No ale wytrzymujecie jakoś. I serię dzisiaj nową zacznę. Nie powiem Wam z czego. Jak mu się głowa świeci, czekajcie, w ogóle ustawię na 1080p. A ja 700 tylko 20 miałem. Wiesz, jak ten film wygląda. O Jezus Maria, im się tyle czasu rzucą. Jeszcze miał 25 minut. Normalnie... masakra. W ogóle to miałem Wam pokazywać na każdym odcinku, ja nie pokazywałem. Tyle rzeczy, co było. Kilka serii skończyliśmy. No, 7 chyba serii mamy skończonych. I 7 trwających. Do tego jeszcze jakieś dojdą zaraz. Ale to takie niedługie serie, krótkie. Tutaj na przykład Jazz Punk. Może to będzie Deadlight. Żeby Wam się nie pomyliło z Dying Light. Bo Dying Light jeszcze skończyłem. Z Destiny dojdzie, bo ostatnio kupiłem, jak coś jeszcze dojdzie, z Bound by Flame, bo też kupiłem.
Niedługo będę kupował Bloodborne. Też będzie. Tyle serii będzie normalnie. I ktoś się pytał, kiedy będzie mój Gaming Room 2015. Czy znaczy, ja będę Gaming Room robił pod koniec roku, gdzieś, żeby cały rok tak podsumować cały rok, ile doszło, ile nie doszło, ile tego, ile tego. No. I teraz jeszcze zaraz nagram, pomontuję i dziękuję Wam bardzo za ten rok, moi kochani. Już mogę do Was, kochani, mówić, bo tyle, co dla mnie zrobiliście. Wspieracie mnie i wszystko. Dajcie, dobijcie pod tym filmem 30 łapek w górę. 30 łapek w górę, napiszcie komentarz. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo za oglądanie, za ten cały rok, za wszystkie łapki, za wszystkie fajne komentarze, za subskrypcje. Mówił dla Was Max i dziękuję Wam jeszcze raz bardzo za oglądanie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i na razie.